Jak wytworzyć jesienną mgłę, zademonstruje nam szalony naukowiec Michał z laboratorium pana Korka. Do eksperymentu będziemy potrzebowali naczynie odporne na duże zmiany temperatury. Do naczynia wsypujemy suchy lód, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej. Lód o temperaturze minus 78 stopni Celsjusza sublimuje, czyli przechodzi bezpośrednio w stan gazowy. Drugim składnikiem jest gorąca woda i para wodna, która zaczyna się kondensować, czyli skraplać. Kiedy powietrze, w którym jest duża ilość pary wodnej, ulega ochłodzeniu od zimnego dwutlenku węgla, to powstaje ogromny zbiór drobnych kropelek wody. W 1 cm3 powietrza w czasie gęstej mgły może znajdować się do kilkuset kropelek wody. Kropelki te zawieszone w powietrzu rozpraszają światło, ograniczając widoczność. Michale, spróbujmy zamknąć mgłę w bańce mydlanej. Do tego eksperymentu oprócz mgły potrzebujemy pasek bawełny. Zacznijmy od początku. Do czystego naczynia wsypujemy suchy lód. Następnie lód zalewamy wrzątkiem z czajnika. Przygotowany kawałek bawełny namaczamy w roztworze płynu do naczyń. I teraz najtrudniejsze zadanie. Namoczoną wstążkę przeciągamy po wierzchu naczynia tak, aby powstała błona. No właśnie, nie jest to proste zadanie. Prawie się udało. Kolejna próba i jest! Udało się. Błona robi się coraz bardziej wypukła w miarę wypełnienia wnętrza dwutlenkiem węgla. Bańka rośnie i bum! Spróbujmy jeszcze raz. Wcale nie jest tak łatwo przebić bańkę mokrym palcem. Jeśli wytrzemy wcześniej palec, bańka pęka od razu. Gęsta mgła ogranicza widzialność nawet do zaledwie kilku metrów. W Polsce mgły pojawiają się zwykle w chłodnej porze roku, zwłaszcza jesienią. Najczęściej występują w górach, nad zbiornikami wodnymi, w lasach, na łąkach, a także w dolinach i kotlinach. Zazwyczaj jesteśmy jej bardzo niechętni, ponieważ powoduje utrudnienia w ruchu drogowym i lotnictwie.